Dzień dobry. Dzień dobry. To panie doktorze, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za pana czas. Dzisiaj porozmawiamy o prawie międzynarodowym i o sytuacji na Ukrainie. Dziękuję, że pan znalazł czas dla naszych widzów, tutaj dla Instytutu na Sandy. My się zmieniamy teraz w think tank. Także mam nadzieję, że to będzie początek owocnej kolaboracji w przyszłości pomiędzy naszym think tankiem, między Uniwersytetem Sofijskim i Uniwersytetem Łódzkim. Panie profesorze, panie doktorze, proszę powiedzieć z pana perspektywy, jak ta sytuacja w Ukrainie wygląda z perspektywy prawa międzynarodowego? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To jest wielki zaszczyt, że mogę wziąć udział w tym przedsięwzięciu, że mogę podzielić się z słuchaczami, widzami think tanku i statuna Stendi swoimi refleksjami. Jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie, to oceniam to jednoznacznie jako sytuację po pierwsze agresji Federacji Rosyjskiej, która też ważne, aby to wskazać, rozpoczęła się nie rok temu w tym symbolicznym dniu 24 lutego, ale 8 lat wcześniej, w 2014 roku, kiedy rosyjskie siły zbrojne, wtedy bez oznakowań, tak zwane zielone ludziki na Krymie, doprowadziły do jego oderwania, do jego nielegalnej aneksji, okupacji przez Federację Rosyjską. To w sensie prawnym jest początek aktu agresji, który trwa w chwili obecnej, kiedy rozmawiamy, już ponad 9 lat. Oczywiście są różne fazy, ponieważ te pierwsze dwa lata, 14-15, zwłaszcza w kontekście walk na wschodzie Ukrainy, były one intensywne, były one gorące, było wiele ofiar. Potem mieliśmy tak naprawdę kilka lat względnego spokoju. Oczywiście ludzie tam również ginęli. Niestety, często to właśnie byli żołnierze, ludność cywilna, ale był to taki konflikt na wpół zamrożony. No i faktycznie 24 lutego zeszłego roku nowa odsłona aktu agresji, która przyniosła nie tylko samą wojnę, którą widzimy w sensie militarnym, ale niestety zbrodnie Federacji Rosyjskiej, które są cały czas na ludności cywilnej Ukrainy popełniane. No i tutaj w mojej ocenie, pewnie to sobie rozwiniemy, mamy w zasadzie wszystkie najważniejsze rodzaje, które prawo międzynarodowe zna. Począwszy od ludobójstwa przez zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc jakby pod tym kątem ten kazus, który widzimy tak bardzo mocno, obserwujemy tutaj w Polsce, bo jest tuż za naszą granicą, no jest niezwykle z jednej strony trudny, bo widzimy właśnie osoby, tak, uchodźców, często dzisiaj naszych przyjaciół, sąsiadów z Ukrainy, którzy w Polsce są i często właśnie musimy zmierzyć się z ich opowieściami, tak? To jest też nasza rola, właśnie nasza misja, aby w ten sposób im pomóc, również prawnie, ale też tak po prostu psychologicznie, ale z drugiej właśnie to jest nasza misja jako naukowców, jako prawników, aby punktować tak bardzo precyzyjnie działania rosyjskie czy konkretnych ludzi, począwszy od Władimira Putina, jako właśnie działania zbrodnicze. Ja przypomnę naszym widzom, dziękuję za tą odpowiedź, że pan profesor Lachowski jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących sprawiedliwości okresu przejściowego, dylematów państw postautorytarnych oraz prawa międzynarodowego. Oczywiście też znamy pana profesora Lachowskiego jako redaktora naczelnego portalu obserwatormiędzynarodowy.pl. Panie profesorze, ja tak zawsze zwracam się po amerykańsku do naszych tutaj akademików lokalnych. Przepraszam tutaj profesorów tutaj Uniwersytetu Łódzkiego, ale tutaj ja widzę, że to jest tylko kwestia kilku miesięcy bądź lat, kiedy pan profesor Lachowski stanie się pełnym, zwyczajnym profesorem. Pan pracuje na bardzo ważnych dla naszego regionu sprawach i to jest niesamowite, że prawnik, który na dobrą sprawę mógłby pan, że tak powiem, wejść w prawo corporate law, mógłby pan, że tak powiem, rozwijać się, że tak powiem, finansowo, a jednak pan pro bono dla nas, dla naukowców związanych z IR, pan, że tak powiem, dostarcza tą ekspertyzę, bo to jest po prostu niesamowite, jak to, że tak powiem, wygląda z perspektywy de jure. Proszę mi powiedzieć, takie jedno specyficzne pytanie, z pana perspektywy, jakie to ma znaczenie, że profesor Piotr Hoffmanowski w marcu 2023 roku dokonał tego niemożliwego? Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, żeby oni zaznajomili się z tematem. Tak, tutaj mówimy oczywiście o sytuacji prezesa
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pan profesor Piotr Hofmański, który faktycznie był tym, który odczytał nakaz aresztowania dla Władimira Putina oraz jeszcze jednej osoby, pani Marii Lwowej-Białowej, która jest teoretycznie rzeczniczką praw dziecka, czy też ochrony praw dziecka w Federacji Rosyjskiej, a tak naprawdę jest osobą, która popełnia zbrodnie wojenne, najprawdopodobniej patrząc na materiał zgromadzony przez Trybunał Już, przez prokuratora Trybunału Już, w postaci właśnie deportacji wywózek ukraińskich dzieci w głąb Federacji Rosyjskiej. To jest moim zdaniem bardzo ważny moment, ponieważ Trybunał Karny w Hadze, który przypomnijmy jest Trybunałem w swoim zamierzeniu takim ideowo-uniwersalistycznym, otwartym dla wszystkich państw świata. Dzisiaj mamy 123 państwa, które ten Trybunał akceptują. To jest mniej więcej 2/3 całej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oczywiście nie ma wśród nich też Rosji, nie ma wśród nich Stanów Zjednoczonych, nie ma wśród nich Chin, Izraela, Indii, więc to nie jest tak, że Trybunał jest przez wszystkie państwa aprobowany. Natomiast to, że symbolicznie polski prawnik, który na czele tego Trybunału stoi, odczytał nakaz aresztowania, który zawiera zarzuty zbrodni wojennych, czyli wskazuje, że źródłem zbrodni jest sam prezydent Putin. Tutaj mamy sytuację taką, w której prezydent Putin podpisywał albo dekrety, albo też ustawy, które stworzyły system pozwalający na, według Rosji, legalną wywózkę z okupowanych terytoriów Ukrainy ukraińskich dzieci do Rosji. Stworzył system wręcz pomocy finansowej dla tych tak zwanych rodziców przyszywanych i też, co najgorsze, cały system takich obozów reedukacyjnych, w których to ukraińskie dzieci z terenów, które właśnie ucierpiały w tej wojnie najmocniej, czyli południe oraz wschód Ukrainy, a historycznie również, ponieważ to były właśnie tereny, gdzie chociażby był wielki głód i tam też najwięcej ofiar ta zbrodnicza polityka sowiecka przyniosła, właśnie te ukraińskie dzieci są dzisiaj wychowywane w duchu imperializmu rosyjskiego, tego wręcz militaryzmu pod nazwą ruski mir, rosyjski świat, rosyjski porządek. Więc wydaje mi się, że właśnie to wydarzenie jest niezwykle istotne i w sensie prawnym powoduje, że wszystkie państwa strony, czyli 123 państwa, powinny Putina zaaresztować, jeśli znajdzie się w przestrzeni jurysdykcyjnej którąkolwiek z nich. I w tym przypadku fakt, że jest głową państwa, nic nie przeszkadza, ponieważ immunitety nawet dla głów państw, które nie są stronami Trybunału, ale które prokurator ściga, a w tym przypadku może to ścigać, ponieważ aż 43 państwa strony, w tym Polska, zechciały, aby Trybunał się zajął kwestią rosyjskich zbrodni. To też jest bezprecedensowa sytuacja, że aż tyle państw na tę sytuację uwagę zwróciło, więc Trybunał, prokurator może ścigać taką osobę jak Putin, i państwa strony powinny go aresztować, jeśli oczywiście wejdzie do jurysdykcji którekolwiek z tych państw. Jasne, może całe życie spędzić w Rosji i nigdy nie będzie aresztowany, nigdy nie będzie osądzony. To też jest możliwe, oczywiście biorę to pod uwagę, ale jednocześnie to jest taki niezwykły symbol, że szef państwa atomowego, szef państwa, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest jednocześnie podejrzewany o zbrodnie wojenne. Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo ważny moment w historii właśnie stosunków międzynarodowych, ponieważ ja uważam, że prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe to nie są jakieś odrębne planety, tak? To jest jeden krwiobieg, w którym musimy się nawzajem słuchać, uczyć, edukować i tak naprawdę myślę, że tylko właśnie ta współpraca na poziomie naukowym, eksperckim, aż do politycznego, różnych grup, tak? Prawników, politologów, historyków, ekspertów stosunków międzynarodowych może przynieść te pozytywne skutki. A w tym momencie mówimy o czym? O tym, żeby po pierwsze Rosja tę wojnę przestała prowadzić, wręcz aby przegrała, bo tutaj faktycznie jako agresor powinna ponieść konsekwencje, czyli zapłacić reparacje dla Ukrainy. Właśnie zbrodniarze powinni być również przed sądami osądzeni. Więc jakby do tego dążymy jako świat cywilizowany i tutaj te nasze ekspertyzy z różnych kątów patrzenia rozumiane właśnie dopełniają i tworzą taki jeden wielki obraz, który może przynieść te pozytywne skutki. Panie profesorze, dziękuję za tą odpowiedź.
Pan jest częścią takiej większej tradycji. To jest ta tradycja, która zaczęła się z Lemkinem zaraz po wojnie. Przypomnę naszym słuchaczom, że no niestety po II wojnie światowej jak gdyby definicja ludobójstwa nie była dobrze ugruntowana w prawie międzynarodowym, ani też jak gdyby nie była rozpoznawalna. Dopiero on i dzięki swojej pracy w ONZ-cie rozpropagował tą, że tak powiem, tą definicję i prawo, które, że tak powiem, oczywiście jest obowiązujące, konwencje genewskie, prawa człowieka i prawo międzynarodowe, one nie zawsze się słuchają dobrze. Wiemy, że jeżeli chodzi o wykonanie pewnych, czy o wpłynięcie na stosunki międzynarodowe przez prawo, nie zawsze wiąże się z, że tak powiem, z krótką ścieżką legislacyjną. Ale na przykład ja, będąc na Bałkanach, to zresztą pan profesor dobrze się orientuje o historii Bałkanów ostatnich, z lat 90., wiem, że jednak Milošević trafił przed Trybunał w Hadze i też wielu innych zbrodniarzy też jednak, no pomimo to, że byli u władzy i w latach 90., czy później w latach 90., wydawało nam się, że to prawo ich nie dosięgnie, to jednak obywatele tych państw doszli do wniosku, że jednak trzeba tą ekstradycję przeprowadzić. Czy to jest rozsądne, czy to jest realne, żebyśmy oczekiwali tego po Rosjanach w tym momencie, czy są jakieś ruchy oddolne w Rosji, na którym możemy polegać w tym zakresie? Myślę, że w chwili obecnej jest to raczej no, pesymistyczny, tak to nazwijmy, wymiar tej sytuacji, jeśli chodzi o Federację Rosyjską i społeczeństwo, które jest tak naprawdę społeczeństwem dzisiaj żyjącym w państwie totalitarnym, gdzie zarówno na bazie prawa obowiązującego, kodeksu karnego, konstytucji Federacji Rosyjskiej, ale też i wykonania tego prawa wewnętrznego, społeczeństwo jest coraz bardziej zastraszane. Oczywiście ono też żyło w takim przekonaniu, że żyje w państwie właśnie mocarstwie atomowym, które jest no, niezwyciężone. Ten mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, który Putin tak mocno propaguje w chwili obecnej. Przypomnijmy, że według Putina walka z Ukraińcami to jest walka z nazistami, czyli de facto dla Putina Wielka Wojna Ojczyźniana się dalej toczy. To jest kolejny rozdział właśnie tej walki kiedyś z niemieckimi nazistami, a dzisiaj właśnie z teoretycznie, tak, to jest oczywiście absurdalne, ukraińskimi nazistami, którzy po Majdanie, bo też ten moment właśnie Majdanu jako tego przełomu, którzy przejęli władzę i właśnie taki reżim nazistowsko-faszystowski, oczywiście patrząc przez pryzmat Rosji, stworzyli. Więc tutaj jestem raczej pesymistą, chociaż wydarzenia, które dokonały się parę dni przed naszym nagraniem, mianowicie działania tych grup wywrotowych rosyjskich, które walczą przeciwko Putinowi, Legion Wolność Rosji, czy też Rosyjski Korpus Ochotniczy, którzy są aktywni, jeśli chodzi o zwłaszcza tutaj ten region białgorodzki przy granicy z Ukrainą, pokazują, że być może krok po kroku takie, raz, że takie formacje się pojawiają, ale dwa, że może ta mentalność też się w tym kierunku zmieni właśnie, że Rosjanie dostrzegną to, że żyją w państwie totalitarnym, gdzie jednostka się nie liczy, ponieważ widzimy, że tak naprawdę w tych miejscach tragedii, jak Bachmut, walki oporu, ale też tragedii, tam przede wszystkim, oczywiście ginęli również Ukraińcy, obrońcy Ukrainy, ale tam głównie ginęli Rosjanie, którzy byli zwożeni przez czy to grupę Wagnera, Jewgenija Prigożyna, czy też po prostu regularną armię, która była wręcz jako mięso armatnie, jako maszynka do mięsa właśnie w tych ukraińskich miastach niszczeni. I to pokazuje, że dla władzy rosyjskiej ludzkie życie się w ogóle nie liczy. I Rosjanie powinni to wreszcie zrozumieć, że to może być tak, że jak ktoś sobie dzisiaj żyje w Moskwie czy w Petersburgu, jest, nie wiem, prawnikiem, jest artystą, jest biznesmenem, on może być kolejny w tym Bachmucie symbolicznym i rzeczywistym, może nie dzisiaj czy jutro, ale jeśli ta wojna się potoczy dłużej, to też być może trafi i też prawdopodobnie zginie. Więc to jest też taki sygnał dla Rosjan, aby po prostu z tego letargu się
obudzili. A przykład, który pan redaktor przywołał, jeśli chodzi o kwestie Bałkanów, faktycznie jest przykładem pozytywnym, choć też pamiętajmy, że ta sprawiedliwość trwała niemal ćwierć wieku, bo Trybunał powstał jeszcze w czasie wojny, a ostatnie sprawy Ratko Mladicza i Radovana Karadzicza, czyli osoby, które kojarzymy ze Srebrenicą, z ludobójstwem w Srebrenicy, to były dopiero lata 2017-18, te apelacyjne wyroki, czy wręcz nawet później te ostatnie wyroki zapadały, ale to pokazuje, że sprawiedliwość ma sens. Ona oczywiście długo trwa, też dużo kosztuje. To na pewno jest coś, co często opinię publiczną no, może powodować jej zwątpienie, że skoro tyle, prawda, też środków na to przeznaczamy, a nie ma tu i teraz rezultatów, ale to nie jest takie proste, ponieważ właśnie, jak pan redaktor wspomniał, prawo międzynarodowe niestety jest od woli politycznej państw bardzo zależne. Tak? Jeśli tej woli politycznej nie ma, no to właśnie nie ma wykonania. Ale jak tą wolę można jakby wymusić? No właśnie tym, że Putina, że Rosja się izoluje, że są sankcje, że kiedy mamy głosowania w ONZ, w Zgromadzeniu Ogólnym, które jest najbardziej organem demokratycznym, w tych najważniejszych głosowaniach mamy około 140 państw, które głosują za Ukrainą, kilkadziesiąt, które się wstrzymują, najczęściej Chiny są w tej grupie, która się właśnie wstrzymuje, a kto jest z Rosją? To jest kilka państw, to jest Białoruś, współagresor swoją drogą, to są takie państwa jak Korea Północna, jak Syria, jak Erytrea, pariasi świata, tak? Mhm. Więc to pokazuje, że ta izolacja polityczna ma sens, ponieważ od izolacji przechodzą na przykład przywódcy jak Joe Biden czy inni do decyzji, tak? Do decyzji kolejne typy uzbrojenia. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, mówimy o F-16, a przecież rok temu mówiliśmy o lekkim uzbrojeniu przeciwczołgowym, prawda, defensywnym. Więc to pokazuje, że właśnie prawo międzynarodowe ma o tyle sens, że ono daje argumenty, bo Ukraina ma wszystkie argumenty po swojej stronie. Tutaj nie ma sytuacji jakiejś półcieni, tak? Mamy sytuację jawnej agresji i obrony przed agresją. Nie ma czegoś więcej w prawie międzynarodowym, jak właśnie zaatakowanie suwerennego państwa. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o kontrowersje związane tam z obecną sytuacją na Ukrainie, można by kilka analogii do Bałkan i do Bliskiego Wschodu na pewno nawiązać. Tutaj pana publikacja, panie profesorze, Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym jest oparta o dosyć szczegółowe badania tutaj też Bałkanów i na pewno te rozwiązania, które czy po wojnach bałkańskich ostatnich, czy to po Rwandzie, czy też teraz w tym momencie Myanmar, to co się dzieje tam, możemy stosować pewne rozwiązania. Tylko kwestia jest o tą polityczną, że tak powiem, chęć wprowadzenia pewnych zmian. Może, czy jest może szansa na to, że po wojnie w Ukrainie przeprowadzimy jakąś reformę Rady Bezpieczeństwa? No, czy Rosja ma prawo być członkiem Rady Bezpieczeństwa, gdyż no, jeżeli tutaj prezydent państwa atomowego popełnia nie zbrodnie ludobójstwa, ale prawie zbrodnie ludobójstwa, bo no wiadomo, jeżeli chodzi o definicję ludobójstwa, to ona jest dosyć stricte nastawiona na liczby. Jeżeli weźmiemy tam Buczę, Irpin, Mariupol i różne inne miejsca kaźni tutaj Ukraińców, to pewnie one nie przedstawiają pojedynczo jak gdyby liczb, które pozwalają określić na ludobójstwo, ale jakbyśmy wzięli to razem, czy jest szansa, żebyśmy to jakoś tak z perspektywy prawnej liczyli każdego, każdą ofiarę, każde dziecko, każdą kobietę, każdego mężczyznę, który został zgwałcony, każdą ofiarę, która została zakopana w ziemi po zbrodniach rosyjskich. Czy możemy spojrzeć na to z takiej perspektywy globalnej? Na definicję ludobójstwa? Tak, jak pan redaktor wspomniał o postać Rafała Lemkina, czyli tego prawnika polskiego, który wymyślił, to jest w ogóle jego neologizm, ludobójstwo, on pisał po angielsku, więc genocide. Myślę nawet, że taka wersja genocyd byłaby lepsza w języku polskim, ponieważ faktycznie słowo ludobójstwo zbyt mocno potocznie kojarzymy z zabójstwem, z zabijaniem. A nawet w sensie definicji tej prawnej, która faktycznie jest węższa od tego, o czym myślał Lemkin,
Ja też... dziękuję za te ontologiczne, że tak powiem, wyjaśnienie, tak. Bo ja kocham ontologię. Tak też że... nie tylko chodzi o zabijanie, ponieważ na przykład przekazywanie dzieci z grupy ofiar do grupy sprawców, która się właśnie dzieje w Ukrainie, właśnie za to, tylko w formie zbrodni wojennej, Putin jest ścigany przez Trybunał Karny w Hadze, to jest przykład tego biologicznego przekształcenia narodu, który, w tym przypadku narodu ukraińskiego, który właśnie traci dzieci, czyli swoją przyszłość, na rzecz grupy sprawców, grupy narodu sprawców, narodu rosyjskiego. Ja w ogóle taką tezę stawiam, czytając Lemkina, jego prace historyczne. Oczywiście on umarł w końcu lat 50., więc tylko patrzył na totalitaryzmy i imperializmy tamtej doby, jak III Rzesza, ale też i Związek Sowiecki. Właśnie pisząc o Związku Sowieckim w latach 50., on właściwie pisał o zbrodniach sowieckich jako o zbrodniach imperialno-totalitarnych, czyli w imię wtedy ideologii Homo Sovieticus, tak naprawdę Sowieci przeprowadzali zarówno czystki etniczne, w sensie fizycznym, wyniszczali, tak, zabijali, mordowali niewygodnych dla siebie całe grupy, osoby, które władze sowieckie się sprzeciwiały, ale też na przykład dokonywały deportacji, tak, wymieszania narodów, co faktycznie z perspektywy tej definicji obowiązującej jest problematyczne, ale wydaje się, że czytając Lemkinem, czy poprzez Lemkina sytuację i konwencji, i dzisiejszych wydarzeń, to te wszystkie działania, na przykład ludobójstwa kulturowego czy politycznego, są przykładem na kluczowy element zbrodni, którym jest zamiar, ta intencja właśnie zniszczenia narodu, na przykład też są inne grupy możliwe do wyniszczenia w całości lub części. I faktycznie do tej pory patrzono głównie na liczby. Natomiast Lemkin mówił w zasadzie w ten sposób, że dla niego może być nawet ludobójstwo, kiedy jest tylko jedna ofiara, ale dlatego jest na przykład zabijana, czy w inny sposób atakowana i wyniszczana, ponieważ na przykład jest w czasie wojny, II wojny światowej, Polakiem czy Żydem i dlatego właśnie, że tylko jest tym członkiem danego narodu, jest właśnie na przykład zabijany. Więc ja też postuluję, aby nie patrzeć na ludobójstwo tylko przez kontekst Holokaustu milionów ofiar, czy też na przykład w Rwandzie, tak, również patrzymy wręcz w milionach na tę skalę, setkach tysięcy, czy ludobójstwo Ormian. To są ważne tropy, ale one nie mogą nam przesłaniać tego właśnie kluczowego elementu, że sprawca ludobójstwa dąży do wyniszczenia danej grupy, dlatego że ona mu się nie podoba w ten czy inny sposób. I tutaj na przykład mówiłem o Homo Sovieticus w czasach sowieckich. Dzisiaj mamy inną ideologię zbrodniczą, totalitarno-imperialną, ruski mir, rosyjski świat, rosyjski porządek, który tak naprawdę, mimo że jest całkowicie teoretycznie odmienny, bo Homo Sovieticus, komunizm, prawda, ateizm, tu mamy z kolei związki z cerkwią, tak, prawosławie, rosyjski taki nacjonalizm, teoretycznie coś zupełnie odwrotnego niż w czasach sowieckich. Ale według mnie to jest kontynuacja, bo mechanizmy są bardzo podobne. Co więcej, w ramach świata dzisiejszego, tego ruskawa mira, mówiąc po rosyjsku, Putin rehabilituje stalinizm i sowietyzm. Więc to też pokazuje, że te mechanizmy są w zasadzie takie same, są inne technologie, bo mamy XXI wiek, tak? Ale w zasadzie te schematy zbrodni są bardzo podobne. I tutaj pan redaktor wspomniał, zapytał mnie również o Radę Bezpieczeństwa, tak? Czy Rosja powinna być w jej jakby składzie? Moralnie, prawnie, może tak, moralnie na pewno nie. Prawnie jest to trudne, ponieważ wymagałoby to właśnie wielkiej reformy ONZ, na co pewnie żadne z państw mocarstw nie jest gotowe. Rosja na przykład była rok temu wyrzucona z Rady Europy. Dobry bardzo krok, ponieważ pokazuje, że Rosja jako to państwo, które sprzeciwia się demokracji i prawom człowieka, nie może być w organizacji, która to promuje. No tak, ale już w OBWE jest. W OBWE jest i to też budzi wielkie kontrowersje, bo mówią zwolennicy takiej sytuacji, że to jest jedyny kanał komunikacji tej dyplomatycznej z Rosją, ale w zasadzie Rosji tam i tak de facto nie ma, ponieważ na przykład nie jest wpuszczana na obrady, tak?
albo też czyni obstrukcję takich obrad właśnie poprzez swoje zachowanie. A proszę mi powiedzieć, panie profesorze, czy w takim wypadku, w takiej interpretacji ludobójstwa, jako definicji tego genos, race, people i site, czyli taki w tym momencie no, akt zabijania, czy możemy użyć tej definicji w takim szerokim zakresie do określenia tego, co się stało w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie? No ja jestem zwolennikiem tezy, że również tak, ponieważ zbrodnia katyńska, mówiąc oczywiście tak zbiorczo, bo tych miejsc, jak pan redaktor wspomniał, było więcej, prawda, tych symbolicznych grobów, zresztą nawet Charków, czyli Ukraina, również tam są groby i to też jest bardzo znamienne, ponieważ w zeszłym roku, na początku wojny, na cmentarz polski, czy polsko-ukraiński w Charkowie właśnie ofiar zbrodni katyńskiej też spadały bomby rosyjskie, więc jakby te ofiary po raz kolejny niejako są, prawda, symbolicznie oczywiście, ale wyniszczane przez tych samych ludzi, chociaż pod inną jakby nazwą i flagą, no bo nie Związek Sowiecki, tylko Federacja Rosyjska, ale tak, ponieważ kiedy czytamy, jak Stalin w zasadzie nienawidził Polaków, wskazywał, że są to wrogowie władzy sowieckiej, że wyniszczenie tej elity w Katyniu tak naprawdę zapobiegło, i to jest prawda, aby na terenach zabranych Polsce po wrześniu 1939 roku, po 17 września, kiedy Sowieci zaatakowali Polskę, no Polska się już nie tylko jako państwo, bo to jest kwestia polityczna, ale jako naród, no nie odrodziła się. Oczywiście tam Polacy żyją do dzisiaj, tak? Ale w większości straciliśmy wtedy najlepszych, tak? Elity właśnie w Katyniu i w tych innych miejscach. Więc moim zdaniem to było również intencjonalne, aby właśnie Polskę pozbawić tak tej głowy tego sprawczego narządu właśnie, intelektu. Też trochę mówię trochę tutaj Lemkinem, ponieważ kiedy Lemkin mówił o Wielkim Głodzie, tak właśnie nazywał represję wobec ukraińskiej inteligencji, którą nazwał mózgiem narodu. I trochę właśnie tak było też w Katyniu, że ten mózg narodu był po prostu przetrzebiony, a patrząc, że to działo się jakby równolegle z sytuacją w Polsce przez Niemcy okupowaną, wybitny prawnik również z mojej alma mater, pan profesor Witold Kulesza, kiedyś również jeden z szefów IPN, tej Głównej Komisji do Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, on w swoich publikacjach wskazuje, że wręcz ludobójstwo w Katyniu to było wręcz taka współpraca, oczywiście nie przy samym Katyniu, ale w kontekście działań dwóch okupantów, że okupant niemiecki na terenach tutaj tej części Polski, tak, generalne gubernatorstwo i tereny zabrane do Rzeszy, a Sowieci na terenach wschodnich, że to niejako było równoległe ludobójstwo, a Katyń był jeden z elementów oczywiście zbrodni, w tym przypadku sowieckiej. Więc tak, ja uważam, że to jest zbrodnia ludobójstwa, choć wiem, że są tacy, którzy mówią, że to jest tylko zbrodnia wojenna, ponieważ tam ucierpieli polscy jeńcy wojenni. I to jest prawda, że może być tak, że jeden czyn przestępczy może być kwalifikowany w wieloraki sposób. I moim zdaniem to jest jednocześnie zbrodnia wojenna i ludobójstwo właśnie przez te czynniki, o których wspomniałem przed chwilą. Tutaj to wszystko, te wszystkie tematy są, można powiedzieć, bardzo równoległe, tak jak pan profesor powiedział, bo tutaj nie możemy odseparować prawa międzynarodowego od sytuacji geopolitycznej, od sytuacji w regionie, sytuacji lokalnej, ale też mamy do przepracowania pewne trudne tematy, jako że tak powiem, jako nasze społeczeństwo i społeczeństwo ukraińskie, i rosyjskie, i niemieckie. Nasza, że tak powiem, część świata, że tak powiem, ma taką, a nie inną geografię. I w trakcie historycznych naszych, że tak powiem, przemian, różnie to było z tym, jak Polacy traktowali Ukraińców, jak Ukraińcy traktowali Polaków, jak Rosjanie traktowali Ukraińców i Polaków, czy jak Polacy traktowali Rosjan. Jakoś te nasze narody w różnych momentach historii różnie się zachowywały. Czy pomyśleliśmy takie tematy jak tutaj ludobójstwo w Wołyniu zostawić dla historyków w tym momencie i skoncentrować się pragmatycznie na pomocy Ukraińcom i mieć nadzieję, że ten Wołyń jak gdyby zostanie w pewnym momencie potraktowany bardziej sądnie z dwóch stron, żebyśmy po prostu zakopali już te
pewnym sensie te kopie wojenne sprzed 2022 roku i skonserwowali się na przyszłość. Czy jest szansa na to, żeby ten temat został w końcu zamknięty? No to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ właśnie w tym roku obchodzimy rocznicę okrągłą 80-lecia tych wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W zasadzie dosłownie przed naszym nagraniem, naszym spotkaniem w parlamencie polskim gościł Rusłan Stefanczuk. To jest, można powiedzieć w ten sposób, taki odpowiednik marszałka Izby u nas, Izby Niższej, czyli Sejmu Rady Najwyższej Ukrainy, Werchownej Rady, przewodniczący tejże parlamentu ukraińskiego, który powiedział w ten sposób, że my jako Ukraińcy przyjmiemy nawet najmniej wygodną prawdę. Myślę, że są bardzo ważne słowa, ponieważ to jest przedstawiciel władzy. On swoją drogą też jest prawnikiem, bardzo dobrym zresztą prawnikiem właśnie też w tej temacie się poruszającym tych wrażliwych spraw. I te słowa pokazują, że idziemy w podobnym kierunku. Trzeba zrozumieć też, że w sytuacji, kiedy Ukraińcy bronią się tak dramatycznie przed rosyjskim najeźdźcą, ten temat jest politycznie rozgrywany. Mamy jednocześnie polskie ofiary i też ich potomków, najbliższych, którzy domagają się prawdy i sprawiedliwości, nawet tej takiej symbolicznej, dziejowej, historycznej, co rozumiem jako właśnie badacz tej tematyki w sensie prawno-politycznym. To świetnie rozumiem. Mamy też z drugiej strony sytuację, w której ci, którzy tych zbrodni dokonywali, czyli głównie mówimy o jednostkach Ukraińskiej Powstańczej Armii z tą literką B, czyli właśnie, czyli tych tak zwanych banderowców, w większości przypadków dzisiaj w Ukrainie są traktowani jako bohaterowie nie dlatego, że oni zabijali Polaków, czy wręcz w sposób brutalny dokonywali czystki etnicznej właśnie o tych znamionach ludobójstwa. Ale nasza AK też tam miała swoje ręce, że tak powiem. Też to nie było tak, że to tylko z jednej strony. To raczej tam te wołyńskie oddziały AK też coś tam mają na sumieniu z historycznego punktu widzenia. No tutaj nie? Też, tak jak mówię, nie chcę wchodzić w jakby płaszczyznę historyczną, bo po prostu szczegóły to jest właśnie domena historyków. Tutaj nie chcę też swoją wypowiedzią jakoś no po prostu podważyć pewne fakty. Ale do czego zmierzam? Że dla Ukraińców, to są przede wszystkim walczący o niepodległość Ukrainy z władzą sowiecką okupacyjną po II wojnie światowej. I tutaj nasza rola, szerzej społeczeństwa, naukowców, też bardziej konkretnie patrząc, to jest edukacja też strony ukraińskiej, że Ukraińska Powstańcza Armia oczywiście ma wielkie zasługi dla Ukrainy w sensie tego ducha tożsamości narodowej ukraińskie, ale jednocześnie ma też bardzo kartę niechlubną, tak, w tym właśnie kartę dotyczącą Wołynia. Więc jakby to jest temat niezwykle trudny i boję się, że im bliżej daty rocznicy, tym będzie bardziej politycznie rozgrywany, ale mam nadzieję, że właśnie to zjednoczenie naszych narodów polsko-ukraińskiego na poziomie nie tylko politycznym, ale to, co widzieliśmy rok temu na granicy. Ja sam tam byłem, odbierałem swoich bliskich właśnie z Kijowa, więc widziałem również te sceny, tak, gdzie po prostu osoby kompletnie obce dla Polaków czekających byli czyli Ukraińcy byli właśnie przez tych Polaków do swoich własnych domów zabierani, często żyli z nimi przez kilka tygodni bądź miesięcy. To jest coś, moim zdaniem, co jest nie do rozerwania przez polityków, czy przez zwłaszcza Rosję, albo prorosyjskie jakieś siły, które też są w Polsce niestety obecne, czy też w innych państwach naszego regionu. Więc do tego zmierzam, że ta sprawa nie może być tylko dla historyków zagospodarowana, albo inaczej zostawiona, ponieważ właśnie jeśli to zrobimy, to zagospodarują ją siły radykalne. Więc naszą rolą jest to, aby w sposób umiejętny, delikatny, ale i też stanowczy właśnie przekazać swoje racje i jednocześnie spotkać się gdzieś w pół drogi. Bo myślę, i też byłem wielokrotnie uczestnikiem takich dyskusji w Ukrainie, na różnych konferencjach polsko-ukraińskich, bo też taką przyjemność miałem brania udziału, zwłaszcza wspomnę wspaniałe spotkania w przepięknej miejscowości Jaremcze w Karpatach Ukraińskich, która też ma ten polski akcent, drugie RP, gdzie tam wielokrotnie mówiono,
Ukraińcy mówili, że nikt się nie zgadza na to z osób, które wiedzą o co chodzi, co się wydarzyło, nikt się nie zgadza z tym, że to było coś dobrego. To potępienie jest wśród ludzi, wśród intelektualistów. No, czego brakuje? Brakuje wiedzy powszechnej, brakuje wiedzy ogólnej, no bo też ten temat był zawsze przez Sowietów właśnie wykorzystywany. Banderowcy byli zawsze tymi, którzy byli najgorszymi, byli faszystami, więc na zasadzie pewnego przeciwstawienia tożsamości po niepodległości Ukrainy, oczywiście siłą rzeczy Ukraińcy sięgnęli do tych wzorców antysowieckich, więc banderowcy stali się częścią jakby idei narodowej ukraińskiej. I tego też nie zmienimy. No teraz będą mieli swoich nowych bohaterów, tak. Nie? Bo teraz zamiast Stefana Bandery, który pewnie też w oczach wielu Ukraińców nadal pozostanie tym bohaterem, ale tacy politycy jak prezydent Zeleński na pewno zostanie teraz, że tak powiem, w kartach historii zapisany inaczej. Ja mam takie pytanie do pana profesora na temat tego, co my tutaj w Polsce osiągnęliśmy. Bo ja też byłem ostatnio w Lublinie, w Warszawie, w Krakowie i teraz jestem tutaj w Łodzi. To, jak my odbieramy, jak pomagamy Ukraińców, jest, że tak powiem, na pewno... Ja niestety już nie mieszkam w Polsce od kilku dobrych lat, ale to, co ja widzę, to muszę panu profesorowi powiedzieć, że na pewno Brzeziński, na pewno Lemkin, na pewno Giedroycz, na pewno Tischner na pewno byliby zadowoleni, że te że lekcje zachowania się porządnego, czy Zamenhof nawet, oni by na pewno uśmiechnęli się tam z grobu i na pewno by w końcu powiedzieli, że jest szansa na to, żebyśmy tą bilateralną współpracę pomiędzy Polską i Ukrainą zmienili w coś przepięknego. Tandem nowej Europy, może w końcu Ukraina i Polska razem zaczną tą Unią Europejską i NATO rządzić, tak na dobrą sprawę, bo tutaj dynamika działań jest niesamowita. Pytanie, dlaczego inne kraje tego nie widzą? Dlaczego, w sensie, dlaczego inne jest zachowanie na przykład w Grecji, czy w Bułgarii, czy w Serbii, czy nawet we Francji, Niemczech? Dlaczego tam nie widać tego, że jednak trzeba tej Ukrainie w tym momencie pomóc? Tak, no tutaj mamy jakby dwie grupy, a nawet większą ilość grup państw. Na pewno Polska tutaj jest, tak samo jak państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, w tej grupie liderów, które na poziomie humanitarnym, politycznym, też oczywiście militarnym, tak Polska przekazuje bardzo dużo uzbrojenia, co akurat ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ wojna toczy się właśnie tam, na wschodzie Ukrainy, czy na południu, więc ten sprzęt nie może stać w magazynach, tylko musi być używany, ponieważ agresja jest tym czymś, co musi obudzić świat. To nie jest agresja tylko na jedno państwo, to jest agresja na cały porządek międzynarodowy i oczywiście my dzisiaj jesteśmy względnie bezpieczni, ale jeśli Ukraina upadnie, to może być bardzo różnie. Więc to jest ten bardzo taki pierwszy poziom. Natomiast na pewno kraje południa, o których pan redaktor wspomniał, też historycznie bardzo miały mało kontaktów, tak, z Polską, z Ukrainą, z tym, co są częścią Europy, mają też inne problemy, tak, dotyczące na przykład napływu osób z Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Z kolei Francja i Niemcy, no mam wrażenie, że zwłaszcza polityka niemiecka, ale też i francusko-niemiecka, mówiąc tak bardziej właśnie w tandemie, no, została skompromitowana w zeszłym roku. I mam i jakby widzę to, że ta polityka się jednak na szczęście zmienia. Co tutaj też trzeba przyznać, że właśnie presja ze strony takich państw jak Polska, czy państwa bałtyckie, czy Rumunia, również bardzo też taka proukraińska nacja i państwo, które również w tym samym kierunku podąża, spowodowały, że jednak te działania niemieckie są bardzo opóźnione, ale są wreszcie takie, jak powinny być. Te kolejne pakiety, wreszcie ta decyzja, która zapadła kilka miesięcy temu o leopardach, prawda, o czołgach nowoczesnych. Teraz już mamy kolejne pakiety niemieckiej pomocy, również militarnej, więc coś się zmieniło. Francuzi z kolei obiecali, że będą szkolić, już szkolą, tak, ukraińskich żołnierzy, również na samolotach F-16, więc to pokazuje, że ta presja polityczna ma sens. Timothy Snyder mówił o naszych ziemiach, czy mówi tu wciąż, jako o ziemiach skrwawionych, że właśnie najwięcej ucierpiały przez wszystkie przemarsze wojsk I i II wojny światowej, totalitaryzmy, okupacji i tak dalej. I właśnie
Dlatego my tak dobrze rozumiemy, że wojna nie jest czymś historycznym, wojna jest czymś bardzo realnym, a również doświadczenie komunizmu sowieckiego, czyli dzisiaj spadkobiercami są po prostu Rosjanie, imperialni Rosjanie, którymi steruje Władimir Putin. My to dobrze rozumiemy. Nad Tamizą czy nad Sekwaną nie było sowieckich czołgów, zwłaszcza nad Sekwaną, bo Tamiza rzeczywiście tutaj, Londyn jest jakby po stronie Ukrainy jednoznacznie, ale nad Sekwaną nie było sowieckich czołgów, więc oni do końca nie rozumieją, że to zagrożenie rosyjskie jest naprawdę realne. My nie jesteśmy rusofobami, my jesteśmy realistami, jeśli chodzi o kwestię rosyjską. A to, od czego pan redaktor zaczął, czyli kwestia tych więzi, no właśnie mam wrażenie, że to oczywiście wynika z pewnej tragedii, że właśnie ci ludzie, uchodźcy byli zmuszeni, aby do Polski przyjechać, do innych państw również, ale przez to, że żyjemy razem, obok siebie, ale też i razem, bo już mam coraz więcej przykładów, gdzie naprawdę są wręcz przyjaźnie, czy pewnie się też pojawią na przykład nowe mieszane małżeństwa, tak, dzieci, to jest całkiem realne, a wręcz pewnie to się już dzieje, to powoduje, że wreszcie my nie czytamy, nie słuchamy o Ukraińcach, a oni o nas przez media, przez jakichś polityków i tak dalej, tylko sami siebie słuchamy, sami siebie rozumiemy i na przykład widzimy, czy słyszymy, że język ukraiński jest bardzo do polskiego podobny. To jest taki przykład, że można się właśnie porozumieć, po prostu mówiąc do siebie w swoich własnych językach, bo one są bardzo podobne. A przez lata mieliśmy takie skojarzenie, że to jest język bliższy do rosyjskiego. Nieprawda. Natomiast to właśnie było to, że my myśleliśmy kalką wielkich imperiów. Mhm. Czyli Moskwa była, byliśmy zmuszeni, ale była naszym punktem odniesienia. Tak? A myśmy wreszcie po swojemu to raz, ale właśnie wspólnie z tym sąsiadem. I mam nadzieję, jestem wręcz przekonany, ale mam nadzieję, bo to oczywiście jest proces, który się toczy, że to są faktycznie więzy, które są już nierozerwalne, tak? Że nic, zwłaszcza jakieś wrzutki dezinformacyjne, jakieś działania polityczne, po prostu tych realnych ludzkich przyjaźni czy znajomości nie rozerwą, bo to jest zawsze najsilniejszy element również w stosunkach międzynarodowych. Realiści, a raczej ci tak zwani geopolitycy, w sensie myślenia ofensywnego realizmu, nie doceniają siły społeczeństwa. A w innych nurtach, jak liberalizm czy konstruktywizm, podkreśla się, że społeczeństwo może wpłynąć na decyzję rządu, że pewne dążenia, oczekiwania społeczeństwa właśnie determinują politykę, a też poniekąd prawo międzynarodowe, bo ono wynika właśnie z decyzji poszczególnych państw. Więc ja jestem właśnie zwolennikiem tej teorii, że społeczeństwo ma wielką rację bytu jako właśnie element, który kreuje rzeczywistość. Czyli to społeczeństwo tworzy prawo, a prawo jest jak gdyby, musi się, że tak powiem, trochę uelastycznić, żeby sprostać pewnym wyzwaniom. Ostatnie pytanie w tej sesji. Proszę powiedzieć, panie profesorze, z pana perspektywy, kiedy Ukraina ma szansę na to, żeby wejść do Unii Europejskiej i czy ma szansę, żeby wejść do NATO? Myślę, że do Unii Europejskiej może wejść szybciej niż do NATO. Ja jestem optymistą, więc patrzę w ten sposób, że wejdzie do obu organizacji. Jeśli chodzi o Unię Europejską, oczywiście pamiętamy sami swoją drogę akcesyjną. Zajęło to wiele lat. Trzeba było dostosować polskie prawo, polskie ustawodawstwo, również takie rozwiązania faktyczne dotyczące tych właśnie najważniejszych wolności, które wynikają z prawa europejskiego. To zajęło wiele lat. Natomiast, jak pan słusznie wspomniał, panie redaktorze, wcześniej, mamy dynamikę zdarzeń, która jest nieprawdopodobna. Ukraina już jest państwem kandydatem do Unii Europejskiej, tak? Często się czeka na ten status latami przez sytuację tej wielkiej woli ukraińskiej. Kiedy w Polsce, a też w innych państwach, flaga Unii Europejskiej stawała się czymś takim wręcz, trochę takim tłem, prawda, dla budynków rządowych, trochę nawet o nim nie myśleliśmy, to przecież na Majdanie w 13-14 roku Ukraińcy właśnie z flagą Unii Europejskiej ginęli, tak, flagą oczywiście Ukrainy również. Więc to pokazuje, że to pragnienie bycia częścią Europy jest nieprawdopodobne po stronie Ukraińców i to też widać po politykach europejskich, którzy coraz bardziej patrzą przychylnie właśnie na tę możliwość. Oczywiście nie podam żadnej daty, ale myślę, że jest to całkiem realne, że w ciągu kilku lat Ukraina do Unii Europejskiej może wstąpić. Pytanie o NATO jest pytaniem o tyle trudniejszym, że no prawdopodobnie musi być tak, że wojna się zakończy i to nie w sensie
że konflikt będzie zamrożony, czy że będzie rozejm taki tymczasowy, tylko będzie faktycznie pokój, który będzie poparty traktatem międzynarodowym i pewnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla zwłaszcza Ukrainy na przyszłość. To jest bardzo trudne, no bo właśnie pytanie, kiedy się wojna skończy, jest pytaniem bardziej do z jednej strony ekspertów wojskowości, a z drugiej właśnie politologów, którzy też, czy też ekspertów stosunków międzynarodowych, którzy właśnie widzą te polityczne procesy, które się dzieją zarówno w Ameryce, w Europie, w Ukrainie, jak i też w Rosji. Natomiast myślę, że, i to też pan prezydent Zełenski podkreśla wielokrotnie, że Ukraina de facto jest członkiem NATO, bo przecież to, że mają sprzęt natowski, tak, to już nie jest coś, co może być nagle od tak zabrane. Nawet nie o to chodzi, że fizycznie potem będzie to ten sprzęt wycofany na przykład do Polski, czy do Niemiec, czy do Ameryki, tylko chodzi o to, że ci ludzie już się na tym sprzęcie szkolą, tak, już mają wspólne szkolenia właśnie w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Tutaj mówię o tych państwach, które akurat ostatnio też kursy się kończyły, ale też więcej państw szkoli ukraińskich żołnierzy. Są to po prostu pewne też więzi właśnie ludzkie, tak? Wspólne brygady, na przykład jest brygada właśnie w Lublinie, tak zlokalizowana. Dokładnie. Brygada polsko-litewsko-ukraińska, prawda? Trójkąt lubelski. Trójkąt lubelski. Dokładnie. Więc jakby to wszystko pokazuje, że NATO jest czymś całkowicie realnym, aczkolwiek pewnie trzeba będzie poczekać, jak długo nie wiadomo, ale mam przekonanie, że po prostu dla NATO się teraz to nie opłaca, żeby Ukrainę poza NATO zostawić, ponieważ zbyt wiele też Ukraina po prostu już wie. Mówiąc bardzo cynicznie, trzeba tą wiedzę wykorzystać, tak? Wiedzę praktyczną, ale też i tą, którą my jako NATO się podzieliliśmy właśnie z ukraińskim wojskiem i też innymi osobami, które są zaangażowane w ten proces. Więc krótko mówiąc, ja tu jestem wielkim optymistą, że Ukrainę niebawem zobaczymy i w Unii Europejskiej, i w NATO. Już teraz Ukraina walczy naszą wojnę, tak po raz pierwszy w naszej historii. To nie my walczymy z Rosją o niepodległość, tylko Ukraińcy, także nasi bracia Ukraińcy, tak? Pan profesor mówi. Jak najbardziej tak. To nie tylko sąsiedzi, ale właśnie ten sojusz, można go różnie nazywać, ale też sojusz właśnie międzyludzki, tak? Ja często właśnie mówiąc o uchodźcach z Ukrainy zawsze mówię przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, tak? Bo nawet właśnie w miejscu, w którym jesteśmy, mam również tutaj sąsiadów z Ukrainy i to jest całkiem normalne, tak? Że mówimy, akurat ja znam język ukraiński, więc mówię z nimi po ukraińsku. A czy może pan profesor coś pozdrowić naszych ukraińskich widzów w języku ojczystym po ukraińsku? Хочу передати великий привіт для друзів з України і хочу сказати, що перемога обов'язково прийде, вона прийде дуже скоро. І я впевнений, що дуже швидко ми всі будемо святкувати вашу і нашу перемогу за вашу і нашу свободу. Дякую. Дякую дуже в імені тутай слухачі Інституту Настенді Think Tank. То було несамовите спіткання. Запрошуємо теж наших відзів до podobnego nagrania po angielsku, które będzie też opublikowane na naszych stronach. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, Instytutu na Standy Polska tutaj sugeruje fantastyczną publikację Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Jest to publikacja pana doktora Tomasza Lachowskiego, która jest niesamowita, także jeżeli jesteście zainteresowani badaniem prawa międzynarodowego pod kątem ofiar i zbrodniarzy, to jest najlepszy na rynku w tym momencie. Także sprawdźcie to sobie. Polecam.